Z nami nowy, stary zawodnik Drutek z Bytowi, Michał Jakubowski. Witaj. Witam serdecznie, witam was tutaj, witam wszystkich kibiców. No właśnie, po roku wracasz do Bytowa. Co ciebie skłoniło do tego? Co mnie skłoniło? No, przede wszystkim skłoniło mnie to, że chcieli mnie o wiele bardziej niż powiedzmy w Chojnicach tutaj. I dlatego przede wszystkim przyszedłem, ponieważ tutaj Bytowi bardziej zależało niż w Chojnicach, tak jak wcześniej powiedziałem. Właśnie ten okres ostatni w Kończance, udany czy nie? Bo to chyba różnie można na to patrzeć. Powiem tak, rok można zaliczyć no, prawie do udanych, powiem tak. Nie, w sumie pół roku możemy zaliczyć do udanego, bo co, no jakby patrząc na jesień, to praktycznie wszystko grałem. No, na wiosnę coś się popsuło, nie wiem dokładnie co, nie wiem do końca co. No i ostatnie pół roku, powiedzmy, przesiedziałem w szafie, także ostatnie pół roku nie było udane. I dlatego też z tych względów wróciłem tutaj do Bytowa, ponieważ no nie podobało mi się to, co robili z moją osobą po prostu ostatnie pół roku. W Chojnicach śledziłeś cały czas, co się dzieje w Bytowie? Oczywiście. Śledziłem i oczywiście dzwoniłem do chłopaków, cały czas miałem bardzo dobry z nimi kontakt. I myślę, że o wiele łatwiej jest po prostu wrócić, jak człowiek ma kontakt tutaj z ludźmi i pamiętają dobrze człowieka, to o wiele lepiej jest wrócić właśnie do takiego klubu. Przyczyną powrotu, moim zdaniem, trochę tak wypowiem, było to, że jednak Bytowia powróciła do gry z typowymi skrzydłowymi. Tego ci brakowało już podczas tego ostatnich miesięcy w Bytowie. Dokładnie. No jak myślę wszyscy widzieli, no to graliśmy z systemem 3-5-2, gdzie no nie odpowiadała mi ani rola z tego wahadłowego, ani rola napastnika, gdzie no nigdy nie grałem ani dobrze w defensywie, ani nigdy nie grałem, powiedzmy, w ataku i z konieczności grałem w ataku, a później pojawili się ludzie, którzy lepiej po prostu grali na tych pozycjach i też byłem odstawiany przez trenera Kafarskiego i myślę, że dokładnie to też mnie skłoniło, że tutaj trener Stawski gra systemem 4-3-3 lub 4-2-3-1 z typowymi skrzydłowymi i to można pohasać na boku i pokazać dużo. Twój cel na najbliższy sezon? No przede wszystkim, no co no powiem tak jak każdy, przede wszystkim cel drużynowy, żebyśmy grali o jak najwyższe cele, wiadomo jaka jest pierwsza liga, czas pokaże o co będziemy grali, ale też przede wszystkim ja chciałbym się odbudować po tym ostatnim półroczu, gdzie za dużo nie grałem i chciałbym pokazać wszystkim, że się mylili co do mojej osoby. Dzięki bardzo i powodzenia.